tylko tu staje. A tu Solidarność sobie przyda. No to żyje wam ta Solidarność. Co wam dobrego dała? I tak tylko ludzi bezrobotnych. Tak. Rozpoczną się uroczystości 75. rocznicy obrony Płocka w wojnie 1920 roku. Teraz bardzo proszę orkiestrę wojskową o pieśń. Pod Radzyminem, ale na całym północnym Mazowszu zostały przekreślone bolszewickie plany sowietyzacji Polski i ocalona niepodległość pana Adama Pankowskiego, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Oraz pana Aleksandra Ciskiego.
proszę o zabranie głosu. Utrzymanie bolszewickiej nawałnicy prącej na zachód. Mieszkańcy odwagą i męstwem. Na apel władz miejskich do bojów ulicznych stanęli wszyscy, bez względu na wiek. Stawiła się prawie cała młodzież szkół średnich i harcerze. Miasto poniosło niezwykle ciężkie ofiary. Kilka dni wytrwania, a z bolszewickich hord, które się śmiały przedrzeć na nasze tyły, nie wyjdzie żywa noga i niewoli naród polski, w momencie największego zagrożenia potrafił zjednoczyć się w obronie ojczyzny. Koalicyjny rząd polski, na czele którego staną przywódca ludowców Wincenty Witos i socjalista Ignacy Daszyński, postanowił los Polski rozstrzygnąć na polu walki. Ojcy naszemi, o, powróć wnukom dziadów ich puściznę. O Boże, Polski pobłogosław ziemi, zbaw nam ojczyznę. To życie, my dzisiaj, zjednoczeni przed Panem, we wspólnej mocy, ale i naszego wspólnego obywatelskiego zadania pragniemy, aby te wartości, ideały, za które oddawali życie, nie tylko były znane, cenione i szanowane, ale by coraz bardziej owocowały ich ofiarą. Będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Rządco i Panie narodu, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać.
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by tobą i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojej rodzinie, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Postaciami chleba i wina, które oznaczają pokój i jedność, spraw, aby ta ofiara umacniała zgodę między wszystkimi Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa Pana naszego.